Matka zdejmowała go raz w roku tylko, w Wielki Piątek, aby w nim tłuc cynamon do wielkanocnego placka. Wtedy to zwykle powtarzało się to opowiadanie, w którym ja i moździerz byliśmy bohaterami. Właściwie różniliśmy się tylko tym, że mnie przyniósł bocian darmo, a za moździerz trzeba było zapłacić. Nic więc dziwnego, że istnienie tego moździerza uważałem jako ważniejsze aniżeli moje własne, zwłaszcza patrząc na poszanowanie, jakiego stale używał. Podczas gdy ze mną różnie bywało. I wówczas, i potem. Szanowni Państwo, drodzy łukowianie, jutro, w sobotę, 7 września zapraszam na kolejną, 8 już edycję Narodowego Czytania. Tradycyjnie Narodowe Czytanie objęte jest honorowym patronatem pary prezydenckiej. W tym roku para prezydencka dokonała wyboru 8 nowel, które jutro tu wspólnie z Państwem będziemy czytać i słuchać. Serdecznie zapraszam.